Witajcie w kolejnej plenerowej odsłonie wideo zapowiedzi. Jesteśmy w Cieszynie, a oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Zaczynamy już od ostatniej odsłony kina plenerowego w Cieszynie. Tym razem wyświetlony zostanie film Zimna Wojna. To polska produkcja z 2018 roku, start godzina 21:30. W sobotę startuje 20. edycja Beskidzkiego Wiślaczek Country. Impreza rozpocznie się o godzinie 15:00 barwnym korowodem na placu Hoffa. O godzinie 16:00 przeniesie się do amfiteatru. Tam odbędą się koncerty. To wydarzenie jest biletowane. O godzinie 22:00 disco pod gwiazdami w Parku Kopczyńskiego. Drugiego dnia imprezy czeka na Niedziela z Andrzejem Trojakiem, wstęp wolny. Nie zabraknie również dodatkowych atrakcji, m.in. wioski indiańskiej, pokazów i nauki tańców oraz country na dachu Wisły, czyli przy górnej stacji kolei linowej z Kolnity. Przenosimy się do Dębowca. W tamtejszym parku swoje święto będzie obchodził ziemniak. Impreza rozpocznie się o 13:00. Na godzinę 14:00 zaplanowano pokaz kulinarny. Rączka gotuje ziemniaczane potrawy. Godzinę później pokaz i degustacja serów Józefa Michałka z Istebnej. Zmieniamy klimat na wojskowy. W Pogórzu odbędzie się czwarty piknik historyczny. O godzinie 13:00 zbiórka przy pomniku na ulicy Stanisława Gawlasa. Uroczyste otwarcie o godzinie 14:00. Głównym punktem programu są inscenizacje wojenne okresu II wojny światowej, które odbędą się o godzinie 15:15. To czas dożynek, dlatego najbliższy weekend będzie obfitował w tego typu wydarzenia. W sobotę odbędą się dożynki gminy Haszlach oraz dożynki w Goleszowie. Korowód dożynkowy w gminie Haszlach wystartuje o godzinie 14:00. Przejedzie ulicą główną. Uroczystości będą miały miejsce w parku rekreacyjnym w Zamarskach. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Baciary, który wystąpi o godzinie 18:00. Cztery konie we dworze, cztery konie we dworze, żody nimi nie łożę, żody nimi nie łożę. Bo to nasze dożynki, radują się gaździ, radują się gaździnki. Gazda, napisze roboty, bo nie zdążymy na dożynki. Ale jeszcze kopę czasu przeca. Nie ma kupę, tydzień. Już za tydzień? O Jezu, a telki pola zostało. I podziwaj się, gazinko, zdążyliśmy, snopki postawione, a dożynki już tuż, tuż. 24 sierpnia od godziny 14:00. Impreza rozpocznie się od barwnego korowodu o godzinie 14:15. Ruszamy z kępów, a potem wszyscy będą mogli podziwiać korowód z Parku Rekreacyjno-Sportowego, ulica Główna 1. O godzinie 15:00 piękny obrządek, który wykona zespół regionalny Strumień. Następnie od godziny 16:00 startują występy artystyczne, czyli zespół regionalny Wielkokończanie, Strumień, Kapela Góralska i oczywiście piękne cieszyńskie mażoretki. Oczywiście będzie też podsumowanie konkursu, piękne ogrody gminy Haszlach, a o godzinie 18:00 długo wyczekiwany koncert w Zamarskach, czyli koncert zespołu Baciary. O godzinie 20:00 rusza zabawa taneczna do Białego Rana. Serdecznie Państwa zapraszam. Oczywiście nie może zabraknąć pysznych dań, strefy kulinarnej, pysznych kołoczy, placków i grillów. Oczywiście strefa rekreacyjna dla najmłodszych. Serdecznie zapraszam. Goleszów będzie świętował dwa dni. Przy okazji dożynek odbywają się również dni gminy. W sobotę korowód wystartuje o godzinie 13:00, a w niedzielę impreza rozpocznie się o godzinie 16:00. Wystąpi Paweł Gałecki oraz zespół akrobatyczny Gimnaści z Wędryni. 24 sierpnia w sobotę odbędzie się 11. msza święta Trzech Narodów na Trójstyku w Jaworzynce. Rozpocznie się o godzinie 10:00. Przenosimy się do Koniakowa. W tamtejszym centrum pasterskim w sobotę odbędzie się 10. jarmark pasterski. Uroczyste otwarcie o godzinie 11:00. W programie pokazy oraz koncerty. Wstęp bezpłatny. Wracamy do Cieszyna. Na tamtejszym rynku odbędzie się impreza Pożegnanie Lata. Od godziny 10:30 Telewizja Polska zaprasza na audycję Studio 3 na Lato. W niedzielę ciąg dalszy dożynek. O godzinie 14:00 wystartuje barwny korowód dożynek ekumenicznych w gminie Brenna. Tam odbędzie się również koncert w ramach 32. Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego. Zapraszają do siebie również Zebrzydowice. Uroczysta msza święta w tamtejszym amfiteatrze
zawsze rozpocznie się o godzinie 15, a uroczystości dożynkowe godzinę później. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Oczywiście zachęcam do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.